Jakie będą według pana konsekwencje tego, że tak jak pan powiedział, Rada stała się karykaturą? To jest jeden z najważniejszych organów gospodarczych w Polsce, który podejmuje decyzje kluczowe nie tylko z punktu widzenia tego, co będzie działo się, co dzieje się teraz, tylko te decyzje mają wpływ długofalowy na gospodarkę, zwłaszcza teraz, gdy inflacja jest na poziomie 17%. Co właściwie to oznacza karykaturalność? Proszę pana, panie redaktorze, to oznacza po prostu wyższą inflację w przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że taka rada, czy też brak w istocie Rady Polityki Pieniężnej, oznacza, że nasza wiarygodność na rynkach kapitałowych jeszcze się zmniejszy. To oznacza odpływ kapitału, a dzisiaj to już nie jest tak, że my mamy jego za dużo i jak to kiedyś prezes Glapiński taką powiedział, że wszystkim pożyczamy. Raczej nie, raczej dzisiaj odwrotnie. My chcemy od kogoś pożyczyć i to oznacza po prostu tendencję, czy pogłębienie tendencji do osłabiania złotego. A osłabienie złotego oznacza wyższą inflację. W Polsce kupujemy przecież gaz, ropę i szereg innych surowców za dolary. Jeżeli złoty w stosunku do dolara osłabił się około 20%, a ceny, powiedzmy sobie, gazu rok do roku wzrosły, powiedzmy sobie, 5-10%, to przekłada się to na 30% zwyżkę cen gazu w Polsce. No to jest oczywisty czynnik proinflacyjny.